Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćpaka. link w opisie. Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania x minus 8 razy x kwadrat minus 4 razy x kwadrat plus 16 równa się 0, wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa. Musimy najpierw znaleźć rozwiązania tego równania. Żeby je znaleźć, przyrównujemy każdy z nawiasów do 0. Taka jest metoda tutaj, czyli x minus 8 równa się 0, czyli x równa się 8. Tutaj mamy x kwadrat minus 4 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 4, czyli x może być dwójką lub x może być minus 2 gdyż minus 2 do kwadratu też daje 4. No i w trzecim nawiasie mamy x kwadrat plus 16 równa się 0, czyli x kwadrat równa się minus 16, co jest oczywiście sprzeczne, gdyż żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie może być ujemna. Czyli tutaj jest z tego trzeciego równania brak rozwiązań. Czyli naszymi rozwiązaniami są liczby 8, 2 i minus 2. I my teraz bierzemy największą i najmniejszą z nich. Największa to jest ósemka, najmniejsza minus 2. I je sumujemy. Czyli będzie minus 2 plus 8 daje nam 6. No i wynik tej sumy najmniejszej i największej to jest odpowiedź C, czyli 6.